No cześć, miło was znowu widzieć. Dzisiejszy odcinek będzie jak zwykle odpowiedzią na mnóstwo pytań, problemów, które się trafiają nie tylko bezpośrednio do mnie, ale również na forum, na Facebookach i w wielu, wielu miejscach, które je znalazłem. Problemy te dotyczą użytkowników, którzy przesiadają się na dużo nowsze modele keyboardów Yamaha i chcieliby przekopiować swój repertuar w formie plików registracyjnych. Na przykład Styrosa 2 na Genosa 2. Często tak się zdarza, że przerzucasz repertuar, wpinasz pendrive'a, kopiujesz sobie registrację, style, teksty, wiadomo wszystko, tak jak tam w innym odcinku Akademii Keyboardu o przerzucaniu repertuaru. Tutaj mogę wam podlinkować ten odcinek. A twój Genos 1, 2 zgłasza komunikat, czy też SX nawet, że sorry, this data cannot be loaded properly, w dużym skrócie, nie mogę załadować tego pliku, sorry, nie piszę dlaczego. Ja już wam powiem dlaczego. Problemem jest po prostu kompatybilność tych plików registracyjnych, które zostały utworzone na dużo starszych instrumentach. W tej chwili ciężko mi powiedzieć, ile generacji trzeba przeskoczyć, żeby ten problem wystąpił. Natomiast ostatnio miałem użytkownika, który przesiadał się z S700 chyba 50 na Genosa 2 i też nie mógł skopiować swoich registracji. To znaczy skopiować się skopiowały, ale odtworzyć ich nie mógł. I właśnie z takim problemem mierzą się często użytkownicy i totalnie nie wiedzą, co zrobić. I zamiast tworzyć od zera pliki registracyjne nowy repertuar, to cieszę się, że trafiłeś na ten odcinek, bo jak zwykle znowu ci pomogę. A to nie tyle co ja ci dam tylko sposób. Najbardziej pomaga tutaj użytkownik Murray B z PSR Tutorial, czy strony, którą bardzo wielu użytkowników Yamahy na świecie, w Polsce może trochę mniej, zna. Jest to człowiek, który stworzył wiele aplikacji na Yamaha, natomiast dzisiaj przedstawię wam Yamaha Registration Manager. To jest program jego autorstwa, który pozwala wam na komputerze edytować pliki registracyjne. Ale on również pozwala wam kilkoma kliknięciami skonwertować całą bazę waszych plików registracyjnych na nowy instrument. Tak, żeby instrument nie zgłaszał komunikatu i żeby odpalały się bez problemu, więc ja witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Yamahy bez tajemnic, w którym to pokazuję wam tajniki obsługi instrumentów marki Yamaha i bardzo się cieszę, że to oglądasz. Ja nazywam się Jerzy Strużycki, a ty oglądasz kanał Akademii Keyboardu Keyboardway, więc przenosimy się na widok z komputera i pokażę wam, jak w kilku prostych krokach skonwertować swoje registracje. Wchodzicie na stronę psrtutorial.com, /util/best.html. Jak widzicie, to jest właśnie strona pana Murray, Best Registrations. Tutaj macie opis o programie, oczywiście po angielsku. Można użyć translatora do strony, żeby wam było łatwiej. Zjeżdżamy sobie na dół, pobieramy program 5.1.1 z tego linku, a następnie klikamy również wersję 5.3. Program instalujemy z pliku instalacyjnego, następnie tą wersję 5.3 kopiujemy do folderu z programem. Jest tam instrukcja napisana krok po kroku, jak to zrobić. Jakbyście nie mogli znaleźć tej strony, to pod filmem macie również link do chmury Google, na którą wrzuciłem te pliki, ale wolałbym dla uszanowania praw autorskich, żebyście pobierali to ze strony Murraya. Jeśli już zainstalujecie, włączamy sobie program. On wygląda w taki sposób. I tutaj macie okno Yamaha Registration Manager. Na początek tam przy włączeniu programu będziecie musieli wybrać instrument, czyli Target Keyboard. Natomiast w każdej chwili jesteśmy w stanie go zmienić. To jest instrument, na który chcecie skonwertować wasze registracje. I choć na liście nie ma Genosa 2, tak registracje z Genosa 1, Genos 2 czyta doskonale, więc wystarczy, że wybierzecie tutaj Genos. Natomiast jak macie na przykład Tyrosa 5 i chcecie z S700 te registracje przerzucić i też wam nie działają, to nie ma kłopotu, wybieracie Tyros 5. Instrument sobie sam rozpoznaje, z jakiego keyboardu wrzucacie registrację, bo tam zakończenie pliku pewnie mu to podpowiada. Natomiast nas interesuje to. I teraz tak, przypuśćmy, że mamy Genosa 1, wczytujemy sobie registrację, możemy to zrobić tak, albo pojedynczą registracją, pojedynczy plik możemy sobie zrobić, edytować, konwertować, albo możemy zrobić tutaj w kategorii Batch Bank Conversation wszystkie registracje. Chcielibyśmy na początek jedną, wczytujemy sobie registrację, ja tutaj mam registrację z Tyrosa 4, tacy byliśmy, wczytuję ten plik registracyjny. On się tutaj ładuje, jak widzicie, na pierwszej registracji mam zapisane. Możemy to kopiować, edytować. Tutaj zachęcam, żebyście się skupili na obsłudze tego programu, żebyście sobie zobaczyli, co on potrafi.
Natomiast nas interesuje opcja Save Convert Registration Bank. I tutaj mamy na Stylusa 4, widzicie, Source Keyboard jest, natomiast Target Keyboard to Genos. I zapisujemy sobie Save Convert Registration Bank. Tutaj nie musimy totalnie nic zmieniać. Klikamy Convert Bank i instrument. Tutaj jest, znaczy jest informacja, że zostało zrobione. Klikamy Save Conversion, wybieramy sobie, gdzie chcemy taką registrację zapisać. W tym przypadku może być jakiekolwiek, jakikolwiek folder i klikamy Zapisz. I to już tyle. W waszym instrumencie będzie taka registracja działać. Natomiast to głupio byłoby przerabiać 300 registracji, jeśli chcecie tylko robić kompatybilność, a resztę przerabiać na instrumencie. To wystarczy, że klikniecie sobie Clear, wyczyścicie tutaj program i klikamy w Batch Bank Conversion. I tutaj słuchajcie, macie Target Keyboard Genos, Source Directory, wybieracie sobie źródełko, gdzie są wasze pliki registracyjne, czyli na przykład wyciągacie je ze starego instrumentu, albo już je skopiowaliście na komputer, wyszukujemy sobie te registracje. Ja tutaj mam na przykład, słuchajcie, cały repertuar Stylusa 4 mojego starego i folder Registry. I spójrzcie, tutaj klikamy Target Directory i wybieramy, gdzie chcielibyśmy sobie zapisać nasze registracje. Ja chciałbym nasze registracje zapisać sobie na przykład w jakimkolwiek folderze, niechaj to będzie nowy folder, albo klikamy nowy, niech to będą registry 2. I tutaj macie informacje o folderze źródłowym, o folderze targetowanym i klikacie przycisk Convert Banks. Instrument załadowuje, znaczy program załadowuje wasze registracje, po czym je automatycznie konwertuje. Wszystkie z każdej dostajecie oczywiście powiadomienia, jakieś tam problemy napotkane i tak dalej, ale większość tematów raczej działa bez kłopotu. Wchodzimy sobie w nasz nowy folder, klikamy Registry 2 i mamy tutaj nasze wszystkie registracje, które teraz bez problemu będą działać na waszym instrumencie. Piękny program, bardzo przydatny, tak naprawdę tyle, ale daje dużo innych możliwości. Odkryjcie je sami. Więc po raz kolejny, mam nadzieję, że zaoszczędziło ci to kilka godzin twojej pracy, te kilka minut odcinka, które dla ciebie nagrałem. Jeśli ci się podobało, to standardowo lajkuj, subskrybuj, udostępnij, gdzie się da i pomóżmy jak największej liczbie użytkowników keyboardów Yamaha. Ja nazywam się Jerzy Strużycki, ty oglądałeś kanał Akademii Keyboardu Keyboardway. Serdecznie wam dziękuję. Dziękuję wszystkim udostępniającym, lajkującym, komentującym, piszącym tak wiele miłych słów w moim kierunku. Jeśli odcinki wam się podobały, to możecie mi również wystawić opinię na Google. Wpiszecie sobie Keyboardway Akademia Keyboardu. Tam macie możliwość podziękować w taki sposób. Możecie również dołączyć do grona patronów albo zakupić coś po prostu w sklepie Akademii. Tym bardziej, że dzisiaj moje urodziny, a ja nagrywam dla was odcinek. Pięknie wam dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Aha! I jeszcze raz dziękuję patronom Akademii Keyboardu. Dzięki wam powstają te materiały. Cześć!